O jakże cudowne są znaki opatrzności Bożej, zapisał błogosławiony Edmund Bojanowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, do którego mam szczęście należeć. Błogosławiony Edmund dostrzegał w swoim życiu wiele znaków opatrzności. Ja przytoczę jeden. Założył szpitalik dla sierot i ubogich. Natrodził się, nazbierał różnych rzeczy, urządził. Przyszła powódź, zalała, zniszczyła. Po tym wydarzeniu niektórzy by się zdenerwowali, pokłócili z Bogiem. A on zapisał. Wśród posępnych myśli błyska mi promyk otuchy, że w tym nawiedzeniu opatrzność Boża miała nieodgadnione dziś wyroki ku przyszłej korzyści sierot. I tak się stało. Zakład został poszerzony, ogród powiększony. Wyszło to na dobrą korzyść. I Bóg działa w twoim życiu dziś. Opatrzność czuwa nad tobą. Zadanie na dziś. Rozejrzyj się i zobacz znaki Jego opatrzności i podziękuj Mu za Jego miłość.